Cześć! Nazywam się Wiktoria i zapewne nie masz pojęcia, kim jestem i nie masz pojęcia, co tu robisz, ale spokojnie, zostań. Jesteśmy w świecie The Sims 2. Jesteśmy w Miłowie. A to oznacza, że trzeba zacząć jakąś fajną, ciekawą serię, która nie będzie jakoś super porywcza pewnie i ekscytująca, ale ja sama preferuję oglądanie takich rzeczy i zawsze mnie odpręża, kiedy nawet w tle leci sobie jakiś gameplay Simsów i ktoś tam sobie robi jakieś takie różne rzeczy z tymi Simami. No i jesteśmy teraz właśnie we dwójce, w najbardziej reprezentatywnym mieście i chciałabym Wam pokazać moją wersję tego miasta, to jak ja tym miastem kieruję, bo jedną z tak naprawdę zasad tego, jak my będziemy tutaj rozgrywać, to jest to, jest to, że ja już przeszłam tutaj jakąś część, jakby bez Was. Że ja już doszłam do jakiegoś konkretnego etapu w życiu tych wszystkich Simów. I od tego momentu zaczynamy jakby dla Was, to będzie początek tej rozgrywki. Zrobiłam to po pierwsze dlatego, żeby ominąć te pierwsze etapy, które są takie mocno sztampowe. Tak widzi się je w każdym możliwym gameplayu z Miłowa, no że trzeba to przejść, że Cassandra tutaj że Lotaria ją tam nie bardzo, że u przyjemniaczków też jakieś zdrady i tak dalej, i tak dalej. Chciałam to już ominąć, bo jeżeli Was to interesuje, możecie znaleźć miliony innych kanałów, które już to zrobiły, ale chciałabym Wam pokazać moją historię, którą tutaj jakby poprowadziłam. No i zaczniemy od tego, to będzie pierwszy odcinek, czyli dzisiejszy, zaraz po tym przydługim wstępie, ale potrzebnym. Pokażę Wam, co się działo w tych rodzinach, co ja tutaj zmądziłam, gdzie poprowadziłam tych Simów, gdzie poszli tamci. To nie jest jakoś super głęboko zakorzenione granie, w sensie zakorzenione tutaj już zmiany, takie, które, nie wiem, prowadziłam przez pokolenia, ale myślę, że są dosyć takie znaczące, takie intensywne w wielu rodzinach. I być może uznacie je za ciekawe, być może uznacie, że nie wiem, nie widzieliście, żeby ktoś tak zrobił, a może uznacie, że już widzieliście wszystko, co tutaj było, bo wszyscy już to zrobili. Nie wiem, mam nadzieję, że Wam w jakiś sposób to się przypodoba, że będziecie chcieli oglądać tę serię, jeżeli tak, to fajnie, cieszę się, możecie napisać, tak, chcę oglądać tę serię, wtedy będzie mi miło. Z takich organizacyjnych rzeczy jeszcze, to ja nie gram na żadnych kodach, modach, żadnych ulepszeniach, upiększeniach. Wiem, że są różnego rodzaju rzeczy do tego, ale ja nie umiem się tym obsługiwać. Ja lubię grać w taką zwykłą grę. Raz jak próbowałam zainstalować sobie jakieś mody, to do dzisiaj nie mogę na drugim komputerze w moim domu rodzinnym odpalić The Sims 2, bo coś się kompletnie zepsuło i się trochę boję. A poza tym, no nie widzę potrzeby, dobrze się bawię z tym, jak ta gra wygląda teraz, mam taki, wiecie, nostalgiczny nastrój czasami, jak sobie przypomnę, jak miałam 10 lat i potrafiłam tam 15 godzin dziennie w to grać i robić jakieś rzeczy, więc nie robimy nic z tego. Gramy w systemie turowym, nie wiem, czy już o tym mówiłam, gramy w systemie turowym, czyli jesteśmy w jednej rodzinie 4 dni, i potem przechodzimy do kolejnej i jak każda z tych rodzin będzie miała te 4 dni, no to jakby kończy się tura. Nie wiem, czy rozumiecie, to jest bardzo popularne na YouTubie, żeby coś takiego robić. To nie zawsze będą 4 dni, to nie zawsze będzie po kolei ta rodzina i wiecie, także mam wypisane, no i po kolei idziemy do każdej, tylko tak jak będę miała potrzebę, tak jak będę chciała, tak jak będę uważała, tak będziemy chodzić, byleby na końcu mniej więcej tej jednej dużej tury każda z tych rodzin miała przegrane te 4 dni. Od razu mówię, że ja tutaj troszeczkę poszłam po takim, no nie wiem, no nie przejmowałam się, ile dni grałam w tym momencie w tych rodzinach, które tu są. I to możecie zauważyć, jeżeli jesteście maniakami Simsów, że na przykład w jednej rodzinie jest przegrane, nie wiem, 7 dni, a w innej są przegrane na przykład 3 dni, jak u Dona Lotary, gdzie mi się nie chce grać, bo tam się nic ciekawego nie dzieje. No, jeżeli Wam to nie przeszkadza, no to przykro mi to nie przeszkadza, bo to jest tylko gra i tak naprawdę ona jest stworzona po to, abyśmy my ją kreowali i my sobie tworzyli ten świat takim uległym nam. No i nie przedłużając, jeżeli coś mi się w trakcie przypomni, to jeszcze o tym wspomnę. Jeżeli Wy macie jakieś pytania odnośnie tej nowej serii, no to możecie dać znać, możecie pisać, ja Wam odpowiem i zaczynajmy. Ostatnia rzecz to, że mam zatkany nos, bo coś pieli i pewnie brzmi troszeczkę dziwnie,
A druga to taka, że mam szczeniaczka w domu, bo ostatnio adoptowałam. Więc jeżeli zobaczycie jakieś takie dziwne cięcia znikąd, to po prostu oznacza, że on pewnie wstał i potrzebował mojej atencji, więc przerwałam na chwilę nagrywanie, a potem do niego wróciłam. Także no, musicie mi to wybaczyć, on jest malutki, potrzebuje mojej atencji, tak, żebym z nim się pobawiła, żebym mu coś tam pogłaskała po brzuszku. I to tyle. Zaczniemy sobie od wchodzenia do każdego z tych domów. I to będzie cały jeden odcinek. Będę wam mówiła poszczególnie, co w każdym domu mniej więcej zrobiłam. Już sama mogę nie pamiętać, bo to było trochę temu. I będę wam mówiła, jakie są moje takie przewidywania na kolejne, że tak powiem, tury, ale to wszystko się może zmienić. Wy też możecie pisać na przykład, że coś by mogło fajnego być, że jeżeli bym coś tam zrobiła i ja pewnie to rozpatrzę. I będziemy tak sobie grać i się dobrze bawić. Zaczniemy od rodziny, no wiadomo, Ćwir, no bo jest to taka rodzina najbardziej reprezentatywna w tym mieście i w sumie dużo się w niej działo. Jak widzicie, mamy tutaj siostry Caliente, nie mamy oczywiście Belli, nie mamy Kasandry. No i opowiem wam troszeczkę, co się działo, ale wejdźmy może do ich domu. Okej, jesteśmy w rodzinie Ćwirów. Mamy tutaj naszego Aleksandra, widzianego z zaliści. Aleksander dalej mieszka w domu, wiadomo, jest małym dzieckiem. Jeżeli chodzi o Kasandrę, no to jak widzicie, nie ma jej, wyprowadziła się, do tego zaraz. No i mamy siostry Caliente, oczywiście poszłam troszeczkę po tej historii, którą proponuje nam gra, i Dina Caliente jest żoną Mortimera. Oni się lubią, oni tutaj nie mają jakichś niestasek, on jest troszeczkę taki nie do końca, można powiedzieć, mądry z tą decyzją, chociaż mam plan taki, że no kurczę, skoro Mortimer był takim geniuszem, to może on ma jakiś plan w stosunku do tej Diny, wiecie, o co chodzi. Wydaje mi się, że Mortimer też będzie taką osobą, która jest na tyle inteligentna, że na przykład tego domu, tej posiadłości nie przypisze Dinie, tylko swoim dzieciom. I wydaje mi się, że to będzie właśnie Aleksander. Myślę, że on w ogóle się stąd nie wyprowadzi, dlatego że po co, skoro ma taki wielki dom, ojciec mu przepisał. No a po jego śmierci niestety siostry Caliente będą musiały sobie znaleźć inny dom. Taki mam plan na to, że one może nie tyle zostały, że przede wszystkim Dina nie tyle została jakby oszukana przez Mortimera, co po prostu nie dał sobą zmanipulować, no i przepisać wszystkiego na nią, czy tam na nie dwie. Dina jest z wiadomych przyczyn, oni wzięli ślub, tak jak gra proponuje, no i są razem. Oni się lubią, oni są, wiecie, jakby tam, tu nie ma jakiegoś takiego, że oni, nie wiem, nie bardzo, ale co tutaj robi Nina, zapytacie. Nina jest tutaj z tego względu, że nie wiedziałam, co z nią zrobić, bo ona by została w tym domu sama, gdyby jej siostra się wyprowadziła. No i w sumie tak nie do końca widziało mi się wchodzenie do niej samej i granie nią samą. Więc po prostu przeprowadziłam ją też, tu wiecie, taki zrobiłam coś na zasadzie, o, może moja siostra też się wprowadzi, bo ona jest taka samotna, coś tam, to on takim coś, no tak, mamy duży dom, Kasandra się wyprowadziła, ale tylko na jakiś tam czas nieokreślony, czas określony właśnie, na czas określony ona się wyprowadzi i ona, no tak, wyprowadzi się, ale nie wydaje mi się, żeby się miała wyprowadzić, przynajmniej w tym momencie. No nie mam taki plan, bo tak naprawdę na Dinę nie mam w tym momencie planu, nie planuję nią zdradzać za bardzo. Mortimerem planuję może bardziej właśnie pójść w tą stronę, że Mortimer knuje coś przeciwko niej, w sensie bardziej, bo gra go kreuje tak, że on jest takim geniuszem i że on jest takim wszechstronnie uzdolniony, to być może on chce wykorzystać też Dinę do jakichś swoich celów, wiecie, o co chodzi, że po prostu ona zostanie, pomimo tego, że zostaje jego żoną, to zostanie do czegoś użyta, czy nie jest tylko taką piękną panią, którą się bierze do domu, bo już tutaj żony nie ma, no to fajnie by było mieć młodszą od siebie, kryzys jakiegoś średniego, czy tam starczego w stosunku do niego, w przypadku jego. No, więc coś takiego może wymyślę jeszcze, nie wiem, coś tak mi się w głowie, że tak powiem, tworzy. Jeżeli chodzi o Aleksandra, to planuję, żeby on w tym właśnie domu został, żeby to on przejął ten majątek, tą całą posiadłość. I mam plan taki, że on troszeczkę zmieni tą posiadłość po śmierci ojca, taką bardziej nowoczesną, bo on będzie takim intelektualistą, takim, można powiedzieć, geniuszem jak ojciec, ale w innym tego słowa znaczeniu. On będzie się bardziej skupiał na samej nauce jako takim
w takim nowoczesnym wydaniu, myślę. I myślę, że też będzie miał troszeczkę inne potrzeby, no nie? Życiowe. Myślę, że też będzie bardziej takim właśnie nerdem, raczej takim wycofanym, ze względu na to, że właśnie ja jako przyszły psycholog zawsze doszukuję się jakichś takich psychologicznych aspektów w grach i w historiach, więc myślę, że on może być troszeczkę taki zagubiony po stracie matki, tak, że mieszka z ojcem, który jest taki stary, jest taki mądry, siostra się wyprowadziła i go też niejako zostawiła, są jakieś dwie młode siksy, które no, tak nie do końca się nim interesują, no bo są młode i nie obchodzi ich jakiś tam mały chłopiec dziwny, który wygląda jak Harry Potter, więc no, więc myślę, że on będzie trochę taki zagubiony i wyjdzie na takiego nerd to jedno, ale na takiego samotnika trochę, takiego wycofanego z życia, nie dziwaka, bo jednak będzie inteligentny, ale takiego wycofanego, takiego z dystansem do świata. No i to tyle. Tak jakoś poprowadzimy tutaj tą historię właśnie, żeby to on miał ten dom, bo mam wiele fajnych planów na to. A o nim jeszcze pomyślimy. Idziemy dalej. Okej, jesteśmy u rodziny Ćwir / Marzyciel / Lotario? Nie wiem. W każdym razie jesteśmy w rodzinie który jest Cassandra i ten dom Cassandra kupiła sobie po otrzymaniu pieniędzy od ojca. Ona sama stwierdziła, tak sobie oczywiście wymyśliła, ona tego samego nie stwierdziła, sobie stwierdziłam, że właśnie ona zrozumiała, że już nie ma miejsca dla niej w domu rodzinnym, że teraz te siostry Caliente się wprowadzają, że ona by chciała mieć troszeczkę prywatności. I była w tym czasie zaręczona z Donem, więc jakby wspólnie oni z jej oczywiście pieniędzy przeprowadzili się do tego domu, bo ojciec jakby zasponsorował, jej ojciec Mortimer zasponsorował im ten dom jako taki nowy start, żeby wzięli sobie ślub na spokojnie, żeby się tam nie przejmowali niczym, bo w tym czasie też się nakładał ślub właśnie Mortimera z Diną. I oni się tu przeprowadzili, wszystko było ok. Ona zaszła w ciążę. Ona zaszła w ciążę z tymi dwoma dzieciakami, z Teodorem i z Tori. Bliźniaki, w ogóle się nie spodziewałam, że to będą bliźniaki, ale to były bliźniaki. To było takie zaskoczenie ogromne dla mnie, nie byłam w ogóle na to przygotowana, ale no, w sumie jest to takie śmieszne. No i ona zaszła w ciążę i po urodzeniu tych dzieci, bo tu mieszkał Don oczywiście, oni zaręczeni, rozumiecie, keep up. No i oni tutaj razem, no i oczywiście Don zwiał, stwierdził, że to jest dla niego za dużo, że w ogóle dzieci, że one płaczą, srają, nie chce w ogóle być w tym czasie wokół nich i się wyprowadził. I kiedy on się wyprowadził, to Cassandra zrozumiała, że on nie jest dla niej, że on ją zdradzał przez ten cały czas, że te wszystkie znaki, ślady to była prawda, że on nie jest odpowiedzialny i jakby będąc jeszcze zaręczonymi, bo nie mogą go nigdzie złapać, rozumiecie? Nie mogą go nigdzie na parceli publicznej złapać, a oni byli pokłóceni, bo tam była jakaś kłótnia przed tą wyprowadzką i on nie chciał w ogóle do niej przyjść i cały czas był zajęty. Więc przed tym rozwiedzeniem, zanim ja ich w ogóle złapałam, to ona zdradziła Dona, tak teoretycznie, praktycznie nie, bo oni już nie chcieli być razem, on się od niej wyprowadził, to jakby to on spowodował rozpad tego związku, ale no to jakby ona, mimo tego, że teoretycznie nie zdradziła, no to zdradziła, tak mówiąc simowo, no nie, bo tutaj jakby prawnie byli zaręczeni. Z panem Dariuszem Marzycielem, czyli z człowiekiem, którego pewnie znacie, którego kojarzycie i którego historia splata się z historią Cassandry dosyć mocno, więc oni są razem, on wychowuje dwójkę nie swoich dzieci, bo jest marzycielem. Dariusz, jak wiecie, jest taką ciapą trochę i on się od zawsze kocha w Cassandrze i chce z nią być, a Cassandra jest bardzo mocno potrzebuje teraz takiego wsparcia mężczyzny, który po prostu będzie ją kochał, będzie kochał te dzieci, który nie będzie robił dram, co nie? I nie będzie tutaj romansował na lewo i prawo, a wiemy, że Dariusz nie jest do tego zdolny. Więc Dariusz wprowadza się właśnie do tego domu i razem z nią wychowuje te dzieci. Oni są miłością, tak, miłością i zauroczeniem, wszystko tam mają na sto, są najlepszymi przyjaciółmi, wszystko jest ok, ale nie są zaręczeni, ani nie są małżeństwem i jeszcze. Czekam, aż te dzieci troszeczkę urosną, dlatego że myślę też, że Cassandra może by nie chciała brać znowu ślubu tak
wiecie, na szybko, żeby znowu tak decydować, a potem, żeby się okazało, że to nie wyjdzie, więc na razie bardziej tak testuję Dariusza, tak, czy on sobie poradzi, czy będzie tymi dziećmi się zajmował, czy będzie po prostu dobrym ojcem. Jak będzie, no to wtedy wezmą ślub i myślę, że będą szczęśliwi. Ona tutaj, widzicie, ma dużo takich, ona ma w ogóle cechy, że jest rodzinna, dlatego ma dużo takich, że chce wziąć ślub, że chce mieć kolejne dziecko, ale ja bym chciała, żeby ona też trochę rozwinęła tą swoją karierę, z tego względu, że po pierwsze wywodzi się z rodziny takich myślicieli i mimo tego, że ona nie musi być jakimś geniuszem, tak jak jej brat czy ojciec, no to na pewno jest ambitna i chce coś osiągnąć w życiu. Jest kobietą niezależną, chciałabym, żeby ona była taką reprezentacją kobiety niezależnej w tej rozgrywce, która dąży do swojego, która, i tutaj jest ciekawe, będzie pracować, podczas kiedy mąż nie będzie, no bo wiecie, być nie, on nigdy nie miał pracy, on maluje przecież, więc on sobie tu będzie malował, opiekował się tymi dziećmi, a ona będzie pracować i być może jeszcze zrobię im to jedno dziecko wspólne, no nie, żeby nie było, że on tylko wychowuje nie swoje dzieci, ale może będą mieli też wspólne dziecko. Jeżeli chodzi o postęp, no to myślę, że tak to się będzie rozwijało. Jakichś większych dram tu nie będzie, no bo jak widzicie, jedna wielka drama była przed rozgrywką, więc tu będą bardziej takie postaci mniejszego kalibru, że tak powiem. Idziemy dalej. Więc kolejną rodziną, do jakiej zaglądamy, jest rodzina Przyjemniaczek. I mamy oczywiście Daniela Przyjemniaczka, który nie jest już ze swoją żoną. Niestety, ale ich... gdzie ona jest? Ich związek się rozpadł, Marysia przyłapała Daniela na zdradzie z tą oto pokojówką, naszą kochaną Kasią Langerak. Zapytacie, co tu robi Kasia Langerak? Spokojnie, to nie jest nic poważnego. Prowadziłam tutaj Kasię Langerak, żeby bardziej jej się przyjrzeć. I myślę, że ta oto postać rozegra tutaj swoją rolę w tym mieście. Być może niekoniecznie w tym momencie. Oczywiście związek tych dwojga nie przetrwa, oni tak naprawdę nie są w związku, oni po prostu tam się lubią mocniej. Mamy Liliannę, Liliana dalej mieszka w domu. Jeżeli chodzi o Angelikę, to Angelika poszła na studia. Podobnie tak, jak było w przypadku, o czym zapomniałam wspomnieć, ale jak było w przypadku... to nie tu patrzę. Podobnie jak było w przypadku właśnie Szczepana, czyli syna Dariusza. Dariusz też wysłał swojego syna na studia, Szczepan jest na studiach, razem właśnie z Angeliką. Jak wiecie, to był taki motyw, że Liliana była tą złą i ona była ze Szczepanem, a Szczepan to taki dobry chłopak. A jeżeli chodzi o Angelikę, to ona była z tym bad boyem od biedaków i to że były takie, że przyciągają czy cokolwiek. W każdym razie bullshit. Wysłałam ich we dwójkę na studia Szczepana i Angelikę, dlatego że po pierwsze uznałam, że oni... Podobnie dlatego, że uznałam, że oni są po prostu dla siebie stworzeni, taka idealna para, która po studiach, taka wykształcona, wróci do tego miłowa, wiecie, nie wiem, tam lekarz czy jakiś inny człowiek na wysokim stanowisku i będą sobie tutaj mieszkać, ale to po studiach. Liliana, przepraszam, nie poszła na studia, dlatego że no jest tumanką. Może nie tyle jest tumanką, co po prostu nie chce się uczyć i ma wszystko gdzieś, jest zbuntowana, nikt jej nie kocha, matka się wyprowadziła, rozwiedli się, tu jakieś zdrady, tu siostra jej nie lubi, jeszcze jej chłopaka odbije, w ogóle masakra, więc ona jest zbuntowana, ona siedzi w domu z ojcem i ona raczej nie pójdzie na studia, bo wydaje mi się, że ona nie bardzo, w sensie ma jakby jak pójść na studia, bo są bogaci, mają pieniądze na to, żeby ją wysłać, ale wydaje mi się, że ona bardziej pójdzie w kierunku jakiegoś, nie wiem, zespołu muzycznego czy coś, ona w ogóle się odetnie od tego typu jakiejś takiego edukacji zorganizowanej, nie wiem. Jeżeli chodzi o Daniela, no to mam plan, że Daniel być może spiknie się na dłużej. W sensie, ja mam wrażenie, że on się nie spiknie już z nikim na stałe nigdy, on sobie będzie teraz folgował, ale że może spiknie się na dłużej, tak, na taki long term relationship, ale nie taki zobowiązujący, wiecie, na zasadzie, że dobra, to mieszkamy razem i z nikim innym się nie spotykamy, tylko taki właśnie, dobra, no to tam się będą do siebie wracać, że tak powiem. Znacie takie pary, które cały czas do siebie wracają, więc to będzie taka para, ale też bez zazdrości i to będzie Nina Caliente, bo oni jakoś tak nie pasują do siebie, oboje są rudzi, oboje są simami, którzy chcą romansować, więc myślę, że to będzie taka wybuchowa mieszanka, ale myślę, że to będzie mieszanka też, która
będzie satysfakcjonowała moją duszę. Tak jak mówiłam, Kasia Langera trafi sobie gdzieś, nie wiem jeszcze z kim, nie wiem czy z kimkolwiek, być może zmieni swoje życie, przestanie być zwyczajną pokojówką typu przygotowującą homara o 22 dla rodziny, która ma tu gdzieś, tylko coś zrobi ze sobą, może pójdzie właśnie do jakiejś pracy lepszej, rozwinie karierę, może zamieszka samą, może będzie strong independent woman, zobaczymy, ale myślę, że jej nie zostawię, że jak już ten ich romancik się rozpadnie i ona sobie stąd pójdzie, a ja ogarnę, co mam z nią zrobić, no to wtedy tak będzie. No. Lilianna na razie tu zostaje, na razie będzie żerować na bogatym ojcu, jemu to nie przeszkadza, bo czuje się troszeczkę winny z tego względu, że jednak no, on doprowadził do rozpadu małżeństwa, on jest jakby za to odpowiedzialny, on nie bardzo się opiekował tymi dwoma córkami i tyle. A jak Szczepan i Angelika wrócą ze studiów, no to myślę, muszę już na studiach i połączyć ze sobą, żeby byli razem i wrócą jako para, czy tam, wiecie, jakieś narzeczeństwo i myślę, że oni będą taką idealną rodziną. A czy w tej rodzinie będzie tak do końca idealnie? To nie wiem. Idziemy dalej, bo pewnie chcecie się dowiedzieć, co się stało z Marysią. I jesteśmy w rodzinie Próchno / Przyjemniaczyk, ale tak naprawdę ja też Próchno, muszę jej zmienić nazwisko, dlatego, że jest po rozwodzie, no i nie chcę mieć już tego splugawionego nazwiska byłego męża zdradziciela. Jesteśmy w takiej dużej, dużej, dużej posiadłości, która bardzo mi się spodobała. Jest to posiadłość właśnie rodziców Marysi, którzy ją adoptowali, pana Honoriusza i Karoliny, tak, i Karoliny Próchno. Jest to para, która, tak jak z opisu ich wynikało, nie jest w ogóle taką zbyt kochającą się parą, oni są ze sobą, bo są. I stwierdziłam, że motywem przewodnim będzie tutaj właśnie bogactwo, to, że właśnie przez to też Marysia może mogłaby być taką osobą, jaką jest teraz, że właśnie wychowała się w takiej super bogatej rodzinie, która nie bardzo miała na względzie takie wartości rodzinne, taką miłość, jakieś oddanie i przez to Marysia jest też taką oziębłą, dążącą do sukcesu kobietą. No i ona przeprowadziła się z powrotem do rodziców po tym rozstaniu, no bo mają wielki dom, ile to jest pięterwa? 3 piętra co najmniej. Dwaj parter. No i wróciła do rodziców. No ale mamy tutaj, jak widzicie, nie będę was trzymać w napięciu, mamy tutaj Rona Przyjemniaczka. I tak, Ron Przyjemniaczek to jest syn Daniela. Nie wiem, czy to gra proponowała, czy to już tak, czy to ja zaproponowałam, nie wiem, kto proponował. W każdym razie mają wspólnie syna. I na razie wydaje mi się, że Daniel o tym nie wie jeszcze, że oni mają to dziecko, ono się dopiero urodziło. Dowie się w końcu o tym i myślę, że to też będzie taki punkt zwrotny trochę w jego życiu. Może nie tyle, że on się zmieni, dalej będzie romansował, już nie będą razem, ale że zainteresuje się tym dzieckiem bardziej niż swoimi córkami, jako że to jest syn i będzie chciał w jakiś sposób też mu zadośćuczynić to, że no, nie ma ojca przy sobie, że on będzie bardziej takim właśnie, zrobi się trochę bardziej tatą do współpracy, do jakiegoś brania tego dzieciaka gdzieś na jakieś zabawy, do domu, na mecz, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie Marysia sobie tutaj zostanie chyba już, bo ten dom jest wielki, pusty, tu w ogóle nic nie ma w tym domu, więc ona sobie tu będzie miała ten swój pokój. Jak widzicie, nawet pokój dziecka nie jest na tym samym piętrze co jej, tylko jest obok pokoju rodziców jej, dlatego że stwierdziłam, że ona będzie troszeczkę tak źle nastawiona do tego dziecka, tak jak mówiłaś, no trochę słabe takie doświadczenie mieć syna z kimś, kto cię zdradził i oszukiwał i był okrutny dla ciebie, ale z drugiej strony ona się weźmie w garść, zostawi to dziecko rodzicom pod opiekę, a sama będzie rozkręcała karierę. Tak jak wspominałam, rodzice są dosyć oziębli wobec siebie, niby mają tą podwójną chemię, ale tak uznałam, że będą taką parą dwóch bogatych ludzi, którzy są ze sobą w sumie z przywiązania bardziej niż z tej namiętnej miłości. Ona będzie takim, Karolina będzie takim typowym zaopiekuj się dzieckiem, taką opiekuneczką, a jeżeli chodzi o jej męża Honoriusza, to z nim jest ciekawa historia, ponieważ Honoriusz, tak sobie ustaliłam, tak jak się pisze w simsowych historiach, nigdy nie zazna uczciwej pracy i kupiłam mu za punkty maszynę do
robienia pieniędzy fałszywych i stwierdziłam, że cały ten dom, cała ta posiadłość i cały ich majątek jest właśnie z tej maszyny, że on robi jakieś takie przekręcone interesy i dzięki temu oni mają pieniądze. I uznałam, to jest najciekawsze, że już po ich śmierci, kiedy, no też nie wiadomo, kiedy oni umrą, jeszcze, no on już trochę mniej ma, ale być może to też jest głupie, no bo grałam nimi przez chyba chwilę zanim oni się pojawili, więc troszeczkę im czasu było, ale uznałam, meritum, że Ron, czyli Bebe z parteru, z kuchni, będzie takim typowym, serialowym, rozpuszczonym dzieciakiem, wiecie, wychowany w willi, przez dziadków, bez żadnych zasad, bez takiej twardej ręki ojcowskiej, będzie takim, wiecie, będzie super przystojny, to po pierwsze, ale będzie też takim bad boyem, że będzie nosił jakieś takie fajne ubranie, będzie wyrywał laski, albo chłopaków w sumie, nie wiem, i będzie taki, o, weźcie w ogóle, jestem bogaty i fajny, a wy to spadajcie, będzie jeździł do swojego liceum, swoim Porszakiem czy coś, no nie wiem, w każdym razie taki jest plan. I myślę, że on nie zazna jakiejś, nie zazna za bardzo, może pójdzie na studia, bo tam w sumie dużo rozruby można zrobić, ale myślę, że nie będzie też jakimś takim super geniuszem, tylko będzie po prostu takim rozpuszczonym dzieciakiem. No, a Maryśka będzie rozkręcała karierę, a starzy będą się opiekować dzieckiem, dopóki nie umrą i tyle. Może jakieś pomniejsze, ciekawe rzeczy się będą działy, a teraz już kończymy przyjemniaczków i próchno i idziemy dalej. Jesteśmy teraz w domu Balbiny Biedak i jej syna, nie wiem dlaczego nazwałam go Jackson, ale nazywa się Jackson Biedak. No i jak widzicie są tutaj sami, gdzie jest jego dwójka pozostała rodzeństwa. Co się stało z Błażejem i z Damianem, tu jest troszeczkę spoiler przez ten wąs. W każdym razie wydaje mi się, że do rozumu pana Damiana doszło w końcu, że muszę sprawdzać imiona, bo grałam też w wersję po angielsku i trochę nie do końca ogarniam te imiona, że Damian, jej syn najstarszy, który jak pamiętacie był takim łobuzem na samym początku rozgrywki, że miał, o, uciekamy z domu, albo o, nie odrabiamy lekcji, i wydaje mi się, że on w końcu się opamiętał przy narodzinach tego ostatniego swojego brata Jacksona. On stwierdził, że tu w ogóle w tym domu, jak widzicie, tu jeszcze są pozostałości, dwa łóżka, jakieś zabawki dla dzieci, że to jest w ogóle masakra, co Balbina robi, że jego matka jest nieodpowiedzialna, że nie potrafi zadbać o rodzinę, że w domu jest brudno, ona nie sprząta, ona chce jakieś kolejne dzieci, że ona jest po prostu walnięta i on nie chce z nią mieszkać, i zabiera swojego brata, swojego brata Błażeja, i wyjeżdżają i zamieszkują w innym domu. Nie zabierają tego młodego Jacksona, dlatego że matka się nie zgadza, to po pierwsze, ona mówi do tych dwóch braci, a idźcie sobie, nie obchodzi mnie to, tacy jesteście, opuszczacie rodzinę, ale Jackson, jak oni się wyprowadzali, był mały, on był jeszcze chyba takim dzieckiem typu małego, tak mi się wydaje, albo i nie. W każdym razie on został, żeby też nie było za nudno. No i mieszkają sobie tutaj we dwójkę. Jeżeli chodzi o Balbinę, to myślę, że ona sobie znajdzie jakiegoś fagasa i będzie miała z tym fagasem jeszcze dziecko, jedno bądź więcej, zobaczymy, bo ona, widzicie, no, chce mieć rodzinę. Ja uważam, że Balbina będzie tutaj taką typową wiejską dziąchą, która no, nie za bardzo dba o bezpieczeństwo, tak to ujmę, o zabezpieczenia przeciwpożarowe. No i będzie miała kilku tych takich dzieciaków trochę niechcianych, no to brzmi już przykro. A Jackson, myślę, że nie wiem, nie mam jeszcze na niego pomysłu, ma czarne włosy, więc może będzie trochę takim bad boyem też, może się zaprzyjaźni z Ronem od Marysi i będą razem tam sobie robić rzeczy, a może się nie będą lubić właśnie, no bo przez to, że on jest taki biedny, a ten Ron jest bogaty, nie wiem, możecie zaproponować coś, ja jestem otwarta. Tutaj nie ma za dużo do opowiadania, no ona sobie kogoś może znajdzie jeszcze, może się będą kłócić w domu przez to. A idziemy teraz do tak naprawdę ostatniej rodziny, o której będę coś więcej mówić. Halo, halo, robimy podejście 78 do grania tego, dlatego że przerwał mi pies, potem FaceTime'y i tego typu różne rzeczy. Ale już jestem. Jesteśmy w ostatniej rodzinie, o której Wam opowiem tak bliżej, dlatego że zostaje nam jeszcze rodzina Hack, ale ją wprowadziłam tak naprawdę na samym końcu tego rozgrywania tutaj w Miłowie, więc jeżeli nie wiecie, kto to jest rodzina Hack, no to
Jak wejdę do nich, to wam może trochę powiem, ale ja tam nic nie zmieniałam. Oni są, żadna postęp historii nie poszedł, tylko wprowadziłam ich do domu i chyba im umeblowałam trochę ten dom. No i jest jeszcze rodzina Lotario, czyli Don Lotario po prostu, ale do Dona nie wchodzę, bo u niego też się nic nie zmieniło, on dalej jest sam. Poza tym, że właśnie wyprowadził się od Kasandry do swojego domu z powrotem, no to nic się nie zmieniło, więc nie widzę sensu wchodzenia tam i opowiadania, bo jeżeli chcecie coś o nim wiedzieć, no to zapewne już wiecie, albo możecie przeczytać w zwykłej grze, nie chcę przedłużać. No i mamy rodzinę Biedak, dwa, takich nazwijmy. Mamy tutaj Damiana Biedaka i to jest chyba największa zmiana z tych wszystkich ludzi, ponieważ jak pamiętacie, Damian Biedak to jest sim, który jak wchodzimy do gry był nastolatkiem i był bardzo takim nastolatkiem niesfornym, tak, łobuzem. Balbina sobie z nim nie radziła, on był w związku z Angeliką. Przyjemniaczek, czyli z tą bardzo taką mądrą, dobrą dziewczyną. No i ja stwierdziłam, że on będzie starszy od reszty tych nastolatków, od Szczepana i tak dalej, dlatego żeby móc po prostu pójść z nim w karierę, bo stwierdziłam, że on na studia nie pójdzie, bo po pierwsze nie ma pieniędzy, ja myślę tym systemem amerykańskim, że tam zwykle trzeba mieć jakieś oszczędności na studia, więc Balbina nie miała dla niego pieniędzy na studia, to po pierwsze, po drugie nie chciał iść na studia, ale stwierdził, że zmieni swoje życie, kiedy urodził się jego trzeci brat, ten Jackson, tak go chyba nazwałam, śmiesznie to wygląda, kiedyś mówi Damian, Błażej Jackson, takie, nie wiem jak, o czym ja myślałam. W każdym razie stwierdziłam, że on będzie starszy i że on dorośnie właśnie od nich szybciej i postanowi wziąć się do pracy. No i zatrudniłam go w karierze policyjnej. Jest teraz detektywem. Zrobiłam to dlatego, że właśnie pomyślałam sobie, że fajnie by było, gdyby doszło do jakiegoś obrotu spraw. Nie żeby on właśnie został jakimś bandytą, tylko żeby zmienił swoje życie. No i został detektywem. Został takim surowym jakby rodzicem zastępczym dla Błażeja, bo go wziął ze sobą, wyprowadzili się do takiego domu. Jak widzicie, ten dom nie jest zbyt pięknie umeblowany, to są tylko takie najpotrzebniejsze rzeczy, potrzebne do przetrwania. No i on tutaj rządzi twardą ręką, tak, jego brat ma się uczyć, ma iść na studia, on chce to wszystko zapewnić, ale nie ma tutaj takiego pobłażania, jakiego moglibyśmy się spodziewać. A jeżeli chodzi o Damiana, no to on chce się wspinać po tej karierze stróża prawa i tak naprawdę chce coś osiągnąć w życiu i po prostu być na tej dobrej drodze. Zerknęłam na mojego pieska, śpi. Dobrze. Jeżeli chodzi o jakieś... Bo tutaj w przypadku Błażeja on urósł, że tak powiem, jest teraz nastolatkiem. I jak widzicie ma średnią, ma 6+, tak? Średnią, czyli najlepsza możliwa. I ma bardzo wysoki poziom logiki, dlatego że oni wspólnie grają w szachy na zewnątrz i robią różnego typu rzeczy. A tu jak widzicie sprzątanie ma troszeczkę nisko, on musiała to w jakiejś rozgrywce zrobić. Poprawić, ale jeżeli chodzi o Błażeja, to w sumie nie wiem jeszcze, kim on będzie. On nie ma tak aż tak trudnego dzieciństwa, ma jakieś tam wspomnienia z tej domu Balbiny, które nie były jakieś super kolorowe, ale teraz żyje sobie po prostu pod opieką brata, który jest może trochę nadopiekuńczy i taki właśnie rządzący twardą ręką, ale tak naprawdę chce dla niego dobrze i on o tym wie. Widzicie, jakby Błażej chce pójść na studia, więc myślę, że on pójdzie na studia i myślę, że on będzie jednym z takich właśnie mniej skrzywdzonych simów, nie chcę powiedzieć, że takim basiciem, ale takim, myślę, może będzie chciał być jakimś nauczycielem, skoro ma takie wysokie oceny i ja zakładam, że nauczyciele to są jedni z tych najmądrzejszych, albo coś tam innego. On chciał chyba być... kim on chciał być? Okej, po prostu źle najeżdżałam kursorem, ale on chce być właśnie oceanografem, tak się chyba ta profesja, tak, w karierze oceanografia. I tak nie wiem, czy mu to zrobić, czy nie. Tu na przykład w przypadku Damiana jest zarobić tyle pieniędzy, no i to się raczej nie spełni, no nie do końca jego życia, ale też zakładam, że on nie miał aż takich możliwości, żeby spełnić to swoje marzenie. Tu pewnie gra sugeruje, żeby był właśnie jakimś takim przestępcą i zarabiał te pieniądze, ale my pójdziemy inną drogą. Tak samo myślę, że Błażej będzie raczej nauczycielem. A jeżeli chodzi o Damiana, no to on na razie będzie sobie pracował i skupi się na karierze, ale myślę, że w pewnym momencie być może znajdę mu jakąś dziewczynę, żonę,
kiedy na przykład Błażej pójdzie już na studia, on będzie mógł, wiecie, będzie wracał do pustego gniazda, więc może znajdzie sobie jakąś dziewczynę. Tu ma taką jedną przyjaciółkę, Zosię Miguel, i myślę, że Zosia Miguel jest fajnym jakby materiałem, żeby się spotykać z nią. Dlatego, że z miasta ciężko mi znaleźć kogoś, kto byłby teraz w jego wieku i byłby po prostu dostępny, dlatego że z przyjemniaczków no to nikt, bo te dziewczyny są za młode, tamten związek się skończył, a skąd z Świrów no też nie bardzo, bo wszyscy są zajęci, ewentualnie być może z Caliente, ale no oni w ogóle do siebie nie pasują, on by nie chciał być z Niną Caliente. No i jakby idąc tak dalej, no nie ma już za bardzo nikogo dla niego, więc myślę, że bardziej ktoś z miasta, ktoś taki na przykład jak właśnie Zosia, bliżej jego sercu. Dobra. No i tak jak mówiłam, tutaj mamy Lotario, nic się u nich nie działo, no i mamy haków wprowadzonych tutaj. Aha, oni adoptowali pieska tylko dlatego, że ten Jan ma taką super aspirację, która jest totalnie moją aspiracją, więc stwierdziłam, że ją spełnię. I jest to mniej posiadanie iluś tam szczeniaków, czy wychowanie szczeniaków, więc stwierdziłam, że tam zróbmy, no jakby pieski są super. I to tyle. Jeżeli chodzi o to miasto, pokazałam Wam wszystkie rodziny, które w nim są. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki start, że pomyślicie, że o, fajnie, tutaj może się to zadziać. Możecie pisać w komentarzach, co uważacie o tym, co tutaj stworzyłam, co na przykład moglibyście mi zaproponować, żebym zrobiła. A ja dziękuję Wam, jeżeli jesteście tutaj ze mną jeszcze. I do usłyszenia. Pa!